regule przygotowanej dla zakonu cystersów pod punktem 7. Święty Bernard przygotował 12 stopni pokory. Ustawiona drabina to nasze życie na świecie, które Pan podnosi ku niebu, gdy serce stanie się pokorne. Dwoma bocznymi żerdziami tej drabiny są, jak sądzimy, nasze ciało i dusza, a wzywająca nas łaska Boża umieściła w nich różne szczeble pokory i karności zakonnej, po których do góry wstępujemy. O pierwszym stopniu pokory mówimy wówczas, jeśli człowiek ma stale przed oczyma bojaźń Bożą i gorliwie się stara o niej nie zapominać. Zawsze pamięta o wszystkim, co Bóg nakazuje, i ustawicznie w sercu swoim rozważa zarówno ogień piekielny palący tych, którzy Bogiem wzgardzili, jak i życie wieczne przygotowane dla tych, którzy Boga się boją. Każdej zatem chwili wystrzega się błędów i grzechów popełnianych myślą, językiem, rękami, nogami, czy to wolą własną, a broni się przed pożądaniami ciała. Człowiek powinien być przekonany, że Bóg z nieba patrzy nań zawsze i o każdej porze, a także, iż czyny Jego w każdym miejscu rozgrywają się przed oczami Bożymi, aniołowie zaś w każdej chwili donoszą o nich Bogu. Tego właśnie chce nas nauczyć prorok, gdy ukazuje nam Boga zawsze obecnego w naszych myślach, mówiąc, Boże, co przenikasz serca i sumienia, Psalm 7, wiersz 19. A w innym miejscu, myśli człowiecze są Panu znane, Psalm 94, wiersz 11. Gdzie indziej jeszcze, z daleka myśli moje pojmujesz, Psalm 139, wiersz 3, i myśl człowiecza będzie sławić Ciebie, Psalm 75, wiersz 11. Pragnąc czuwać nad swymi przewrotnymi myślami, niechaj brat, użyteczny, powtarza zawsze w swoim sercu, wtedy będę wobec niego bez skazy i winy się ustrzegł, Psalm 18, wiersz 24. Czynić własną wolę zabrania nam Pismo Święte słowami, powstrzymaj się od Twoich pożądań i mądrość, Syracha, rozdział 18, wiersz 30. Podobnie też prosimy Boga w modlitwie, by Jego wola w nas się wypełniała. Słusznie nas zatem uczą, byśmy nie czynili naszej woli. W ten sposób unikamy tego niebezpieczeństwa, o którym mówi Pismo Święte, jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do śmierci, Księga Przysłów, rozdział 16, wiersz 25. Lękamy się również tego, co zostało powiedziane o niedbałych. Zepsuci są i stali się wstrętni w swoich chęciach, Psalm 52, wiersz 2. Co do pożądań ciała, to wierzymy, że Bóg jest zawsze przy nas obecny, gdyż prorok mówi do Pana, przed Tobą, Panie, wszelkie moje pragnienie, Psalm 38, wiersz 10. Trzeba zatem wystrzegać się złych pożądań, gdyż śmierć stoi na progu rozkoszy. Dlatego też poucza nas Pismo Święte, nie idź za Twymi namiętnościami, mądrość, Syracha, rozdział 18, wiersz 30. Jeżeli więc oczy Pana dobrych i złych wypatrują, Księga Przysłów, rozdział 15, wiersz 3, 27, i na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szuka Boga, Psalm 14, wiersz 2. Jeżeli także przydzieleni nam aniołowie codziennie w dzień i w nocy przedstawiają Panu nasze uczynki, trzeba zatem, bracia, pilnować się każdej godziny, aby Pan, jak prorok mówi w psalmie, nie ujrzał nas w jakiejś chwili zwróconych ku złu i bezużytecznych. Dziś nas jeszcze oszczędza, bo jest łaskawy i oczekuje nawrócenia ku lepszemu. Wówczas jednak musiałby w końcu powiedzieć, Ty to czynisz, a ja mam milczeć. Psalm 50, wiersz 21. Drugi stopień pokory. Jeśli nie kochamy już własnej woli i nie znajdujemy przyjemności w wypełnianiu swoich pragnień, lecz czyny swoje stosujemy do słów Pana, który mówi, zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał, Jod 6,39. Jest też napisane, własna chęć ściąga na siebie karę, związanie, z cudzą wolą, zdobywa wieniec zwycięstwa. Trzeci stopień pokory. Jeśli z miłości do Boga poddajemy się z całkowitym posłuszeństwem przełożonemu, naśladując Pana, o którym mówi apostoł, stał się posłuszny aż do śmierci, list do Filipian, rozdział 2, wiersz 8. Czwarty stopień pokory. Jeśli w sprawach trudnych i w przeciwnościach, a nawet doznając jakiejś krzywdy, zachowujemy w posłuszeństwie milczącą i świadomą cierpliwość, a znosząc wszystko nie słabniemy i nie odchodzimy, gdyż Pismo mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wiersz 13, a w innym miejscu, niech się Twe serce umocni i wyczekuj Pana, Psalm 27, wiersz 14. Aby zaś wskazać, że ten, kto jest wierny, powinien znieść dla Pana wszystko, nawet najgorsze przeciwności, Pismo mówi w imieniu cierpiących, lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone, Psalm 44, wiersz 23.
a cierpiący, bezpieczni w swojej ufności i w zapłatę Bożą, dodają, pełni wesela, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 37. Również w innym miejscu Pismo mówi, albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, badałeś nas ogniem, jak się bada srebro. Wprowadziłeś nas w pułapkę, na grzbiet nasz włożyłeś ciężar. Psalm 66, wiersz 10-11. I aby pouczyć, że powinniśmy żyć pod władzą przełożonego, dodaje, postawiłeś ludzi nad naszymi głowami. Psalm 65, wiersz 12. W przeciwnościach i w niesprawiedliwości przez cierpliwość wypełniają tacy ludzie przykazania Pana. Uderzeni w policzek nadstawiają drugi, zabierającemu tunikę oddają płaszcz. Ze zmuszającym iść 1000 kroków idą 2000, z apostołem Pawłem znoszą fałszywych braci i błogosławią tych, którzy ich przeklinają. Piąty stopień pokory. Jeśli w pokornym wyznaniu wyjawiamy swojemu opatowi wszystkie złe myśli przychodzące do serca, lub złe czyny w ukryciu popełnione, zachęca nas do tego Pismo mówiąc, powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. Psalm 37, wiersz 5. Oraz wyznawajcie Panu, bo dobry, bo na wieki Jego miłosierdzie. Psalm 106, wiersz 1. A prorok dodaje jeszcze, grzech mój Tobie wyznałem i nie ukryłem mojej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją Panu, a Tyś darował winę mego grzechu. Psalm 32, wiersz 5. Szósty stopień pokory. Jeśli mnich zadowala się wszystkim, co tanie i ostatnie, a cokolwiek mu zlecono czynić, uważa siebie, zawsze, za sługę złego i niegodnego, powtarzając z prorokiem, byłem nierozumny i nie pojmowałem, byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Lecz ja na zawsze będę z Tobą. Psalm 73, wiersz 22-23. Siódmy stopień pokory. Jeżeli mnich nie tylko ustami wyznaje, że jest najpodlejszy i najsłabszy ze wszystkich, lecz jest o tym również najgłębiej przekonany, upokarza się i mówi z prorokiem, ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa, wywyższyłem się, zostałem upokorzony i zawstydzony. Psalm 22, wiersz 7, Psalm 88, wiersz 16. A także na innym miejscu, dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. Psalm 119, wiersz 71. Ósmy stopień pokory. Jeżeli mnich czyni to tylko, do czego zachęca go wspólna reguła klasztoru i przykłady starszych. Dziewiąty stopień pokory. Jeżeli mnich powstrzymuje język od mówienia, a zachowując milczenie, nie odzywa się niepytany, gdyż Pismo poucza, że nie uniknie się grzechu w gadulstwie. Księga Przysłów, rozdział 10, wiersz 19. I że mąż gadatliwy nie znajdzie kierunku na ziemi. Psalm 139, wiersz 12. Dziesiąty stopień pokory. Jeżeli nie jest łatwy i skory do śmiechu, ponieważ zostało napisane, głupi przy śmiechu podnosi swój głos. Mądrość Syracha, rozdział 21, wiersz 20. Jedenasty stopień pokory. Jeżeli mnich, gdy nawet otworzy usta, mówi powoli i bez śmiechu, pokornie i z powagą, niewiele, ale w sposób przemyślany i nie nazbyt krzykliwie, bo jest napisane, mądry daje się poznać w kilku słowach. Dwunasty stopień pokory. Jeżeli mnich nie tylko w sercu, ale także w samej postawie okazuje zawsze pokorę oczom ludzi, a mianowicie w czasie służby Bożej, w oratorium, w klasztorze, w ogrodzie, w podróży, na polu, czy gdziekolwiek indziej, bez względu na to, czy siedzi, chodzi, czy też stoi, zawsze niech ma spuszczoną głowę i oczy skierowane ku ziemi. Czuje się bowiem w każdej chwili winnym grzechów swoich i uważa, że już staje przed straszliwym sądem. Powtarza też sobie zawsze w sercu to, co mówił ze spuszczonymi ku ziemi oczami ów ewangeliczny celnik, Panie, ja grzeszny, nie jestem godzien podnieść oczu moich ku niebu, a także z prorokiem, schylony jestem i poniżony ciągle. Psalm 38, wiersz 7-9, Psalm 119, wiersz 107. Przeszedłszy wszystkie owe stopnie pokory, mnich dojdzie wkrótce do tej miłości Boga, która, jako doskonała, usuwa precz lęk. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 4, wiersz 18. I co poprzednio tylko z obawy wypełniał, tego wszystkiego będzie teraz przestrzegał bez żadnego trudu, z przyzwyczajenia, niejako w sposób naturalny, już nie ze strachu przed piekłem, lecz z miłości do Chrystusa, bo nawykł już do dobrego i znajduje radość w cnocie. Oto, co przez Ducha Świętego zechce Pan objawić łaskawie w cudze swoim oczyszczonym z błędów i grzechów.